W poprzednim odcinku mnie do akademii. O to się nie martw. Zresztą twój wujcio będzie tam nauczać. Musimy dostać się do busika i wdrożyć nasz plan. Spóźnię się na rozmowę. I czemu ta walizka tyle waży? Bałyśmy się, że wyjedziesz i o nas zapomnisz. Mam super pomysł. Gotowe? Start! Dziękuję, dziewczyny. Lady Gigi! Mila! Cześć, jestem Fabia, miło mi. Uwielbiamy robić fryzury. Wiecie, zaczyna się nowy kurs. Może to coś dla was? Dzień dobry, jestem pani Beckett, dyrektorka szkoły. A wy zapewne chcecie dołączyć do VIP Hair Academy. Czy jesteście gotowe? Przepraszam za spóźnienie. Panna Hailey, tak? Mm-hmm. Kandydatom na prestiżowe studia nie wypada się spóźniać, nie sądzisz? Jeśli mamy komplet, zaczynamy. To Alexia! I ma nową koleżankę! To jest Zoe! Cześć! Nasze opiekunki chcą dołączyć do Akademii Fryzjerskiej. Wasze też? Tak! No to świetnie! Chloe, tutaj jest odlotowo! Lexi, pośpiesz się! Słyszałam, że dyrektorka szkoły nie lubi spóźnialskich. Ups! Cisza. No to będą kłopoty. Punktualność w naszej akademii to podstawa. Chodźcie za mną, oprowadzę was. Fryzury nasze nowe są unikatowe. Dalej VIP, na ciebie czas. Dalej VIP, pokaż na co cię stać. Nie poddawaj. Spełnię dziś marzenia swe. Ten włos to sztos! I love VIP! Kierunek VIP Hair Academy, część druga. Nasza uczelnia wykształciła najlepszych fryzjerów na świecie. Super! To miejsce jest świetne, nie sądzisz? Tak, Miley, nie potrzebujemy towarzystwa. Czy ona naprawdę rozumie, co mówi jej szczeniak? A wiecie, to bardzo możliwe, bo ja też rozumiem siarę. Serio? Jak to możliwe? By zrozumieć pupila, musicie przeżyć z nim coś wyjątkowego. Zgadzam się. Alexia, skarbie, powiedz coś! Ale pięknie! Chcę tu studiować! Drogie panie, zapraszam. Oto nasza główna pracownia, w której możecie tworzyć niepowtarzalne fryzury i style. Mamy tu najlepsze produkty i sprzęt. Właśnie tutaj możecie się wiele nauczyć. O ile wystarczy wam talentu, rzecz jasna. Bo tutaj studiują tylko najlepsi. Sprawdźmy, Hailey. Masz już doświadczenie fryzjerskie, ale musisz jeszcze poćwiczyć. Ty również, Fabia. Nasza szkoła zrobi z was profesjonalistki. Jeśli chodzi o resztę, czy w ogóle macie jakieś doświadczenie we fryzjerstwie? Szczerze to ja umiem robić kucyk. Obawiam się, że to za mało, by tutaj studiować. Serio? Nie mogę uwierzyć. Zaczekajcie! Skąd ten smutek? Co się stało? Wzięli mnie i Hailey, ale reszta nie przeszła. Znam panią Beckett i mam wrażenie, że ona was testuje. Jeśli pokażecie swoją determinację i potencjał, to na pewno zmieni zdanie. Więc chcę zobaczyć mój potencjał? Zaraz jej to... Na pewno jest lepszy sposób, żeby pokazać jej, na co nas stać. Hej, chwila! Właśnie wpadłam na pomysł. Fabia, czy ty i twój wujek moglibyście nam pomóc? Pewnie, ale co chcecie zrobić? Zorganizujemy największe fryzjerskie wydarzenie w Cat Town. Ale jak Beckett ma się o nim dowiedzieć? Bez obaw, usłyszy o nim. I nie tylko ona. Sprawię, że w całym mieście będzie o nim głośno. Mogę przygotować plakaty. Wszyscy będą chcieli zobaczyć nasze super fryzury. Mam 15 tysięcy followersów. Mogłabym puścić nowego streama na moim koncie.
Świetnie! Poprowadzisz nasze wydarzenie przed publicznością. O nie! Udostępnię konto, ale nie chcę przemawiać przed ludźmi, bo się wstydzę. Więc kto to zrobi? To musi być ktoś z charyzmą. Niech ktoś natychmiast załatwi głośniki. Od tego wydarzenia zależy nasza przyszłość w Akademii. Jest i prowadząca. Witajcie na wielkim wydarzeniu! Śledzicie nowe fryzjerskie trendy? Nie boicie się zwariowanych fryzur? A więc to miejsce jest dla was! Świetnie ci idzie, Chloe! Nie zabrałeś suszarki? Bez niej nie damy rady! Ten stres źle na mnie wpływa. Kompletnie nie mogę się skupić. Dobrze, jest suszarka. Chwila, to chyba nie jest moja. Pożyczyłam od Beckett. Słucham? Hej, nie chcę poganiać, ale długo jeszcze? Chloe nie da rady dłużej zabawiać publiczności. Zachowuje się... trochę dziwacznie. Zaraz wrócę do fryzur, ale najpierw opowiem wam kolejną ciekawostkę. Wiecie, że każdego dnia tracimy do 100 włosów? O nie, to jakiś koszmar! Zaczynamy! Rainbow Style. Dobrze, wszyscy gotowi. No nareszcie, nadszedł moment, na który tak bardzo czekaliśmy. Oto Lexi i Lady Gigi. Czy widzicie ten piękny miks kolorów? Lexi wygląda jak tęcza. I spójrzcie na tę piękną fryzurę Lady Gigi. Ten psiak ma styl. O tak, świetnie, dajcie czadu, dziewczyny. Pani Beckett, jak się pani podoba? Cóż za niespodziewane spotkanie! Nie próbujcie mnie oszukać. Jestem tutaj, bo tu jest moja akademia. Możecie kończyć tę szopkę. Zdałyście mój egzamin. Choć nie macie doświadczenia, udowodniłyście, że macie potencjał, by zostać świetnymi fryzjerkami. Zapraszam jutro na zajęcia. Nie mogę wam uwierzyć! Redy, wy też rozumiecie Aleksję? Wow! Przeżyłyśmy wspólnie coś wyjątkowego. To fantastycznie! Chloe? Halo? Wreszcie możemy rozmawiać, a wy milczycie? Giselle, co ci jest? I love VIP!